Witamy Państwa. Dzisiaj jest bardzo kontrowersyjny temat i bardzo dyskusyjny. Otóż i w sumie film robimy na zasadzie wywołania wilka z lasu. To znaczy widzowie nas wywołali, ponieważ przez ileś tam filmów ktoś tam się zawsze dopytywał, czy jemy mięso, albo czy warto jeść mięso, albo czy powinniśmy jeść mięso. Widać tutaj w internecie, co ja zauważyłem, że jest ogromny nacisk na różne diety. Różne diety popychają różni tam różne kobiety, którym tam w jakiś sposób pomogło. Masa filmików na ten temat, po prostu no wręcz potężna biblioteka wideo. No ale no, podstawowa kwestia, no to właśnie, czy jeść to mięso, czy tego mięsa nie jeść. No, ja zwróciłem uwagę szczególnie na to, że jest ogromne parcie na różne diety. Parcie jest przeogromne i chyba każda z tych diet, ona wyklucza mięso. No, ale jest to, jak powiedziałem, sprawa kontrowersyjna i dyskusyjna, jak najbardziej. Może nawet tutaj możemy sobie podyskutować na ten temat. Wiele ma swoje przemyślenia. I pasowałoby te przemyślenia Państwu przekazać i w końcu odpowiedzi na niektóre Państwa pytania. I na pewno chyba Państwo, tak można powiedzieć, w duchu sobie zadajecie pytanie, czy oni jedzą mięso, czy nie jedzą mięsa, nie? Jakie one mają względem tego stanowisko. No i tutaj postaramy się coś powiedzieć na ten temat. No i teraz prosimy Wiolę o zabranie głosu, a żeby to wszystko przedstawić. To, co te wszystkie przemyślenia, te odpowiedzi, czy powinniśmy, nie powinniśmy, no i tak dalej, i tak dalej. No dobra, Wiolu, zaczynaj. Witam serdecznie. Oczywiście na pytanie, czy jeść mięso, czy nie jeść mięsa, odpowiem Wam, że jest to kwestia, którą musicie rozsądzić sami w sobie. A ja mogę Wam jedynie pomóc w tym, żebyście zrozumieli, czym jest jedzenie mięsa. Ponieważ w internecie bardzo dużo się rozgaduje na ten temat, na YouTubie, czy się pisze różne artykuły. I oni, co oni Wam tam mówią? Nie jedzcie mięsa, bo jecie złą energię, tak? Zjadacie złą energię. Co sądzę, że nie bardzo Wam to mówi, czym jest jedzenie mięsa nie tylko ze względów moralnych, bo jak sądzę, wielu z Was mięso już odrzuciło. Natomiast pewnie są tacy, którzy nie potrafią się rozstać z tym mięsem, ponieważ wiadomo, że jedzenie uzależnia i jedzenie mięsa też uzależnia. Sądzę, że na temat zdrowotny, jak to mięso wygląda od strony, powiedzmy, biochemicznej, to Wy na pewno wiecie, że mięso jest nasączone antybiotykami i hormonami wzrostu. Nam się przedstawia, powiedzmy, w marketach, oczywiście każdy tutaj z Was powie, no tak, nie będziemy, my przecież nie jemy mięsa z marketu, bo w marketach wiadomo, że wszystko jest niezdrowe. Niemniej jednak w markecie nam się przedstawia, czy na reklamach, gdziekolwiek, że mięso jest bardzo sterylne, w tych takich sterylnych paczuszkach, w tych sterylnych opakowaniach, plastikowych oczywiście, które absolutnie w ogóle są nie do przyjęcia. To jest inna kwestia. Natomiast nie myślcie sobie, że to mięso, które kupujecie w innych sklepach i które są na wagę, to jest ono zdrowsze. Nie wiem, czy wiecie, żaden gospodarz już w tej chwili nie może zabić własnoręcznie swojego zwierzęcia. Musi oddać zwierzę do ubojni. De facto nie interesowałam się za bardzo, ale sądzę, że tego samego zwierzęcia nie dostanie z powrotem, tylko dostanie inne. Natomiast 20 lat temu, jeśli chodzi o aspekty zdrowotne, zwierzęta były hodowane przez rolników i oddawane do ubojni i stąd ogólnie we wszystkich zakładach mięsnych były martwe zwierzęta do sprzedaży.
Natomiast w tej chwili wiecie o tym dobrze, że jest to dosłownie produkcja hodowlana i te zwierzęta z aspektu zdrowotnego są totalnie niezdrowe. Ale ja Wam o tym mówię, ja Wam o tym tylko jedynie właściwie przypominam, bo generalnie o czym ja Wam chcę powiedzieć, jeśli chodzi o jedzenie mięsa. My na temat jedzenia mięsa tutaj dyskutujemy i z moim mężem, z Mariuszem, dyskutujemy to już dość długo i zdobywamy pewne jakieś tam dowody na to. Obserwujemy zwierzęta, bo mamy 5 zwierząt tutaj takich domowych. Obserwujemy te zwierzęta, w szczególności ja. I co zauważam, że zwierzęta mają swoją świadomość. Nie można powiedzieć, że one mają duszę. Niemniej jednak jest to jakaś świadomość i nie wiem, jeśli Wy macie jakieś zwierzęta, to zwróćcie uwagę, że te zwierzęta potrafią śnić. One mają sny. Bardzo często. Niemal codziennie obserwuję tu u swoich zwierząt, czy u psów, czy u kotów. I teraz co się dzieje, kiedy... Śnią. Kiedy śnią. To znaczy, co się dzieje. O czym to świadczy w zasadzie? Że one tę energię, o którym wszyscy mówią w internecie, że one tą energię posiadają jednak. Ale co to jest za energia? To jest jakaś świadomość, to jest jakaś jaźń tego zwierzęcia, która ogólnie ma jakieś swoje właściwości. Jest tam inteligencja, są tam inne czynniki. Więc słuchajcie, no, tak próbuję Wam wytłumaczyć, czym jest ta energia. Teraz co się dzieje, kiedy my zjadamy mięso? My zjadamy trupy, w których jeszcze przez ileś dni ta świadomość zostaje, bo nie wiem, czy wiecie, że kiedy człowiek umiera, to w nim zostaje energia, czyli ta świadomość jakaś, zostaje przez 40 dni. I skąd my to wiemy? To radzieccy naukowcy z Ukrainy w czasach już po rozpadzie Związku Radzieckiego mi to właśnie powiedzieli, mi osobiście to powiedzieli, że właśnie jest coś takiego, że człowiek od razu nie umiera. Dopiero kiedy podłączyli tam jakąś aparaturę, taką, która wykorzystywała fale, to po prostu te sygnały już z martwego człowieka były wysyłane w przestrzeń i dopiero zanikały po 40 dniach. To taka ciekawostka. No, ze zwierzętami najprawdopodobniej jest to samo. Podobnie, być może krócej jest tam ta energia, być może tyle samo, a być może jeszcze dłużej. Tego nie wiemy. Niemniej jednak w przeciągu paru dni my to mięso właśnie z tą świadomością zwierzęcia dostajemy na talerz. Jedząc mięso, słuchajcie, różnego rodzaju, z różnych zwierząt, my przyjmujemy do swojego pola inne świadomości. I patrzcie, jak mocno możemy to pole nasze zakłócić w ten sposób. Ponieważ w naszym polu, do naszego pola dochodzą jakieś różne inne energie. I z obecnego punktu widzenia, z obecnej hodowli zwierząt, to czym są te emocje, które zostają jeszcze w tym mięsie? To jest przede wszystkim strach. Więc jeśli my spożywamy to mięso z różnych zwierząt i to w trakcie dnia czasami robi się 2 dziennie, są niektórzy, którzy może jedzą tam sporadycznie, no ale są te wędliny, jakieś parówki, jakieś kiełbasy, co tam kto lubi. Na obiad znowu mięso z kurczaka, na kolację jeszcze coś innego, słuchajcie. Już pomijając cały aspekt zdrowotny, że to wszystko jest naładowane antybiotykami i hormonami wzrostu, przede wszystkim to zwierzę jest przede wszystkim zastraszone. I teraz dlaczego my się później boimy i mamy jakiś obcy strach? I jeszcze to wygląda w ten sposób, że czujemy jakieś obce emocje, jakiś obcy strach w sobie i natychmiast te obce czynniki to podchwytują. I jeśli my
zaszczepimy tą myśl strachu z własną energią, to ona urośnie do ogromnej rangi i wtedy bardzo ciężko z tego strachu się pozbyć. Ale to jest nie tylko strach, to są wszystkie negatywne emocje, ponieważ te zwierzęta czują, one żyją, one przeżywają tam istną gehennę, bo na chwilę obecną, tak jak kiedyś może się zabijało bardziej humanitarnie te zwierzęta, natomiast w obecnej chwili wiecie, jak to wygląda. Nie muszę wam mówić, bo jest mnóstwo filmów na internecie na ten temat. Ja osobiście nie polecam ich oglądać, bo mnie się zdarzyło może chyba raz w życiu obejrzeć taki film z ubojni bodajże holenderskiej, co poskutkowało niesamowitymi negatywnymi emocjami. Więc nie polecam. Niemniej jednak, jeśli ktoś nie potrafi znaleźć w sobie, a chciałby może, no to może niech obejrzy taki film. I wtedy może z kwestii tej moralnej zostawi to mięso. Natomiast jeśli chodzi o kwestie duchowe, to robimy sobie energetyczne kuku. Po prostu. Takie jest moje zdanie. I uważam, patrząc na nasze zwierzęta, jak one się zachowują, jak one czują, jakie są mądre, uważam, że każde zwierzę jest takie samo. Czy to będzie koń, czy to będzie świnia, czy to będzie krowa. Słuchajcie, zrobicie tak, jak uważacie. Ja wiem, że jest bardzo ciężko. Ja was nie przekonuję tutaj na siłę. Niemniej jednak zróbcie to dla siebie po prostu, bo zakłócacie w ten sposób całe swoje pole energetyczne. Jest tam mnóstwo niepotrzebnych energii, niepotrzebnego cierpienia i niepotrzebnego strachu. Jeśli ktoś by chciał rozwinąć swoją duchowość i z tych wszystkich diet, które są dostępne na internecie, zagłębiając się w tym, ponieważ też szukam jakby jakiegoś dojścia do zdrowia i na pewno pierwszym punktem to jest to odrzucenie mięsa, które jest w każdej sferze bardzo niezdrowe i dla ducha, i dla ciała. Natomiast tu mogłabym polecić surowe jedzenie, warzywa i owoce i to też można, mówiąc szczerze, sobie jakoś to poskładać do kupy samemu, nie trzymać się jakichś tam zasad i mówiąc szczerze, na pewno wtedy duchowość się podnosi, tak samo jak po rzuceniu mięsożerstwa, bo wtedy są blokowane wszystkie te jakby duchowe sfery naszego istnienia, więc są zakłócane przede wszystkim przez te wszystkie emocje, które pochodzą od zwierząt. No i z drugiej strony, w zdrowym ciele zdrowy duch, także słuchajcie, stanowisko takie tak wygląda, a nie inaczej. Z tego co wiem, dieta surowa, tylko taka rozsądna moim zdaniem, jest też dobrą drogą do rozwinięcia duchowości, bo wielu z was, czy pisze do nas maile, czy pyta się w komentarzach, jak rozwinąć tą swoją duchowość, spostrzeganie pozazmysłowe. Powiem wam szczerze, że od kilku dni jestem na takiej diecie i dziś już mogę powiedzieć, że bardzo podnosi mi się nastrój. Także to są takie jak na razie elementy bardzo pozytywne tego wszystkiego. A dalej zobaczymy. Chyba to tyle. Myślę, że wyczerpaliśmy ten temat. Tak, jeżeli chodzi o samo mięso, to już jest stanowisko jakby no, zajęte i wiecie Państwo, natomiast no, powstaje masa pytań, to co w takim układzie jeść, czy to taka dieta, czy inna dieta. A słuchajcie, to są sprawy osobiste. Oczywiście byście chcieli dowiedzieć się, na czym ja jestem, ale to jest zupełnie inny temat i nie jest to po prostu, to jest sprawa jakby osobista, tak jak każdego, o, w ten sposób. Najważniejsze chyba jest to, żeby nie robić ze swojego ciała po prostu cmentarza, tak jak koleżanka. To jest jeszcze taka sprawa, że no, trzeba też uważać w tych dietach, trzeba się mocno tam, bo te diety mają jedną taką pułapkę. To jest w jakiś sposób, w jakiejś formie, bardzo delikatny i subtelny przeskok na czarną energię. A wtedy duchowość idzie się
bujaś, to co nazywam jakby duchowością. A więc ja to zauważyłem, że tam niektórzy po prostu jadą na czarnej energii, to równo. To trzeba się po prostu, jakbym powiedział, mocno pilnować. Ale to są jakieś tam, powiedzmy, no, państwa decyzje. Musicie tam, powiedzmy, no, każdy podejmuje te decyzje, co, jak robić i tak dalej, jak funkcjonować w tym systemie, póki on jeszcze się nie skończył. Jeszcze tutaj przy okazji chcę jedną rzecz sprzedać. Ja chyba, jak dobrze pójdzie, znajdę ten artykuł i wam zalinkuję tutaj w opisie. Właśnie ten artykuł to już jest, powiedzmy, taka bieżąca sprawa. Ten artykuł czeskiego ekonomisty. On był bardzo ciekawy. On był na Interii. Może ktoś go tam czytał, a może po prostu ja go po prostu wyłapię. To jest czeski ekonomista i był z nim wywiad. I właśnie to są takie ciekawe myśli. Gdzie jesteśmy? On powiedział, na Titaniku. No co możemy zrobić? On powiedział, szykujmy orkiestrę. Można sobie to wyobrazić, nie? A więc po prostu to jest bardzo symptomatyczne. To są jeszcze inne myśli, które można do tego dorzucić po prostu, ale to już jest jakby inny temat. No, ale ja może już... powiedz Państwu, że chodzi o system, nie? A chodzi o system. No system to jest właśnie Titanic. Aha, i teraz tak. Jeszcze jest taka... takie myśli są z tym związane. Takie wnioski. Doszedłem do takich wniosków. Otóż tak. Dlaczego... właśnie szczególnie ten artykuł mnie na to naprowadził. Ponieważ wiecie, że no, w internecie się popycha, że wszystkie kryzysy są sztucznie wywoływane. Chodzi o kryzysy ekonomiczne. Guzik, prawda, one są kryzysami naturalnymi. System po prostu trzeba jakoś ratować, dlatego się rozpętuje wojny. Natomiast kryzys ekonomiczny jest to naturalny proces. Ono bez kryzysu nie funkcjonuje, aż po prostu. Dlatego ten człowiek powiedział, że jesteśmy na Titaniku i trzeba orkiestrę. Ale słuchajcie, generalnie przecież wszystkie te kataklizmy to jest nic innego jak ratowanie systemu. Tak, bo cały czas się ratuje system. Cały czas się ratuje system. Przecież te wojny, wielkie wojny w XX wieku, to było nic innego jak reset. To było celowo zrobione, zorganizowane, po to, żeby zrobić reset. I wtedy można coś od nowa. Widzicie, później, wiecie bardzo dobrze, lata 50., 60., boom gospodarczy na zachodzie i tak dalej. Budownictwo i tak dalej. No, to wszystko kwitnie. Wszystko kwitnie, bo trzeba odgruzować, wybudować. No i tak dzisiaj śladu nie ma po kilkudziesięciu latach, nie? A więc właśnie w tej chwili jest właśnie... idzie dużymi krokami. Powiedzmy, Titanic chyba już dostał uderzenie w tą górę lodową, albo został wysadzony już. O, może tak. Pytanie, czy orkiestra się zsuwa już, czy jeszcze? Aha, czy orkiestra się trzyma jeszcze, powiedzmy, na tym... pokładu. Czy trzyma się pokładu, o, w ten sposób. Ale to było bardzo ciekawe właśnie, że co możemy zrobić? Szykujemy orkiestrę. Nie, to powiedział taki dość światowej sławy ekonomista, bo no niestety taka jest prawda. To, co ktoś tam mówili, że w 1907 roku był kryzys i ci, którzy wiedzieli o tym, że on nastąpi, on się na parę miesięcy wycofali z giełdy, nie? Bo nie wiedzieli, co się stanie. Dlatego się wycofali, dlatego, że coś to specjalnie ktoś spowodował. Oni wiedzieli o tym, do czego to doprowadzi. Tak samo w 1929 roku też się na parę miesięcy ci, cała góra tej giełdy też się wycofała z pieniędzmi, nie? W 1929 roku było to samo, więc po prostu to są tak zwane naturalne procesy tego systemu. Natomiast, żeby uniknąć właśnie takiego, no to się oni robią taką kombinację, żeby jednak ratować system za wszelką cenę. No i według mojej oceny będą tak kombinować, że sami poderżną gałąź, na której się znajdują. Ale to już jest kwestia czasu, trzeba wytrzymać. Pytanie już jest. Artykuł, jak znajdę, zalinkuję. No ja jeszcze bym chciała na koniec powiedzieć Państwu, że odnośnie tych wszystkich diet i wiadomo, że już kwestie mięsa to rozstrzygnęliśmy i powiedzieliśmy, jakie jest nasze stanowisko. To jest Państwa decyzja. Natomiast ja Was zachęcam, żebyście mięsa jednak nie jedli.
I ogólnie, jeśli interesujecie się dietami, bo każdy jest w tej chwili zainteresowany zdrowiem, to uważajcie po prostu na dezinformatorów, którzy karmią Was też. W wielu kwestiach mówią dużo prawdy, a w którychś kwestiach przekierowywują właśnie na tą czarną energię. Ogólnie bardzo dużo się mówi o tych lewatywach, to Mariusz już wspomniał, a okazuje się, że lewatywy są bardzo szkodliwe i można się po prostu wykończyć przy tym, także wszystkiego słuchajcie z rozwagą, jeśli chodzi o te diety, no bo to jest Wasze zdrowie i zawsze wszystko przepuszczajcie przez pałac. Pytajcie się właśnie tego, co mieszka w kuli. No właśnie, dlatego jeśli widzicie, jesteście czegoś niepewni. No i teraz można sobie powiedzieć na taką rzecz, no jak tam, co ma wspólnego właśnie takie sprawy z niebocentryzmem? Nie dla pizzy ja tutaj dałem tę grafikę. Aha, skąd ja mam tą grafikę, to ja ten link Państwu też zalinkuję w opisie. Fajny film. Tam w ogóle pozdrawiamy tego pana. Tak, pozdrawiam tego pana. To od niego jest właśnie ta, i zalinkujemy i tak będzie. Dlatego widzimy te wszystkie nasze decyzje, czy nawet zdrowotne, niezdrowotne i inne, przepuszczamy przez pałac, właśnie przez to. No to chyba wszystko. Także na razie tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Do usłyszenia.